Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. Vlogmas, dzień kolejny. Czas zacząć, ja jeszcze jestem w piżamie. Męska piżama z Lidla, ale cieplutka i fajna. Wygrzana, wylekowana i chyba mi trochę lepiej. Ubieram się zaraz i lecę na pocztę, bo jeszcze ostatni dzień odebrania przesyłek od Was. Może jeszcze jutro skoczę i zobaczę, co tam będzie na tej poczcie i co się będzie działo. I rozpoczynamy, Jupi! W nastroju tak samo dobrym, ale z większą siłą. Zrobiłam już poranek z wróżką, więc maile mam odgruzowane. No i zobaczymy, jak się dzionek będzie układał. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień paczkowy, bo byłam na poczcie. I mam tutaj od Katarzyny. Przyjmij te skromne prezenty. Jakie skromne! Moje autorskie wykonanie handmade. Niech chusta Cię ogrzeje przed chłodem i wiatrem, a brelok do kluczy nigdy się nie zgubi. Z ogromnymi wyrażami szacunku oraz życzeniami świątecznymi Katarzyna Olejniczak. I zobaczcie, jaki piękny ten zapakunek. Zapakunek cudowny. Będziemy zapakunek odpakunkowywać. Czy je możesz przejąć pałeczkę? Dziękuję. Ponieważ... O, jakiś sznurek. Przyda się. Przyda się. Czekajcie. Brelok do kluczy. Bardzo fajne. Zobaczcie. Feel it. Skąd ja znam Feel it? Czemu ja to znam? Czy ja gdzieś na Instagramie obserwuję? Co jest możliwe? No, piękne. I wow. Szal. Ale no, piękny jest. Jakie piękne. Jakie cudowne to jest. Grube, ciężkie. Taki tył, taki przód. Będę się ogrzewała. No piękne. I melanż, antykoci. Cudowne. La bamba. Piękne. I słuchajcie, jeszcze o tej Sofii. Też właśnie handmade. Sofia napisała. To jest takie wielkie dziękuję za to, co już od Pani dostałam. I słuchajcie, mam takie rzeczy jak piękna bombka, która zaraz zawiśnie na choince. Druga bombka, zobaczcie jakie cudne. Tylko tu muszę ten, bo mi się zgubił sznureczek. Ale nie, tu jest sznureczek, przepraszam. O, dobra. Śliczna. I zobaczcie, jaki piękny zeszyt zrobiony przez Zofię. Jaka piękna okładka. Tu mamy tak, a tu mam tak iście świątecznie. Iście świątecznie. No piękne rzeczy, słuchajcie. Cudowne. Dziękuję bardzo. No, dzień pocztowy poprawia brak gorączki. Jestem dziwadło, naprawdę. Szukam aparatu, a aparat jest tutaj. Nagrywam dla Was z lampy dzisiaj film o naszym YouTube'owym grimoire. Także 9 minut uwagi będzie można poświęcić, bo tyle wyszło. A chciałam Wam pokazać, jak to wygląda stacjonarnie, ale zaraz odłączę aparat i Wam pokażę. A tak wygląda stanowisko pracy. Lampa się świeci, oświetla. Proszę bardzo, przestrzeń. Ten na stoliku, zacnie urządzonym. O, proszę bardzo. No, musiałam zdjąć aparat, żeby Wam pokazać. No, dobra lampa, dobra. Duża, można ją zgiąć na całkiem. Nie wywala się, stabilna. Bardzo, bardzo z niej jestem zadowolona. No i nagrałam Wam właśnie filmik o tym grimoire.
Łódź to mleko. Robimy ciasto na pierogi, które zawiera mąkę z glutenem. No i co jeszcze? Oliwą i sól. Woda też? I woda. Woda bez glutenu. Wszystko bez glutenu. Tak mało? Mhm. Brama. Pod ciasto przygotowamy. I wałkujemy. Czy ja asystuję? Nie ma uśmiechu, jest powaga. Mam poważne pierogi. Spoko. A farszyk tutaj. Zepsuła. Nic nie zepsuła się, zepsuła. Nie. Pierogarnia. Czekaj, daj go. Troszkę go rozciągnij. Po co? Porwiesz za. Nic się nie porwie, chodź. Zabrałaś mi kulkę. Tak, zabrałam ci kulkę. Kładziesz tym. Chodź no tutaj. No, nie jestem tutaj. Się naucz. To się nie chce zamknąć. Śliczne. Się zamknie. Że ja? Plastelina, po prostu zalepiasz. Ale nie chcę. A rozciągnęłaś go? No. A ja nie. Miałam dzisiaj łeb farbować, co? Pierogi wyszły. No właśnie, trzeba będzie jutro. Jutro wolne od szkoły, to będzie czas. Kochani, tak jak się z wami, że wróć, witałam w piżamie, tak się z wami w piżamie pożegnam. Już na programie w piżamie byłam, ale się nie przyznawałam trochę. Powiem wam, że dzisiejszy dzień może nie był męczący, że w ilości robienia czegokolwiek, ale no taki trochę pogorączkowo padnięty. A więc ja już jestem padnięta, jeszcze trzeba vloga obrobić, więc będę tego vloga obrabiać. Ale chciałam w ogóle dzisiaj też zrobić program o końcu świata, którego nie było znowu, ale sobie pomyślałam, a co ja będę drażnić wilka, może wam powiem o tym na vlogu właśnie, tak jak teraz dzisiaj i tak sobie myślę, że zobaczcie,
jak mocno próbują nas nabić w butelkę. Albo się tworzą jakieś sekty, które każą zostawić wszystko, iść do jaskini i tam będziemy bezpieczni, bo w ogóle tylko my przeżyjemy jakąś katastrofę. Albo ci survivalowcy, w sumie prepersi spoko, nie? Naród tam wiedzą, jak ogień wykrzesać, ale już no, od wieków przygotowani na te wszystkie wojny światowe i w ogóle jakieś dramy. Ile byśmy nie mieli przygotowane, to wersja pierwsza napadną i ukradną, wersja druga przeżyjemy 4 lata w podziemiu, wyjdziemy i nie będzie ludzi, więc w zasadzie bez internetu, bez ludzi. Wersja trzecia, kłamstwo i się normalnie suchary pod ziemią zapocą. No właśnie, więc tak to po mojemu wygląda i właśnie z takim apelem, bo mnóstwo miałam teraz przed tym 21 maili, SMS-ów, rozmów, że ludzie chcieli sprzedać majątki, żeby wyruszyć do Polski, bo tylko Polska ocaleje. Hello, hello, na Litwie tylko Litwa ocaleje. Przepowiednie, na Białorusi tylko Białoruś ocaleje, na Rosji tylko Rosja ocaleje. Nie znacie tych schematów, nie czytacie źródeł, nie oglądacie filmów, no to posłuchajcie mnie chociaż. Także tak wam chciałam troszeczkę pokrzyczeć o tym końcu świata, który znowu przeszedł nam koło nosa. Ale faktycznie jest 22 i tak nie mam siły mocno wrzeszczeć, to mówię tak, usiądę i chociaż nadmienię leciutko na vlogu. Dzień był bardzo fajny. Jak widzieliście, piękne prezenty dostałam. Piękne, cudowne prezenty. Naprawdę, ten zeszyt zrobiony przez Zofię, przecudny po prostu. Bombka już. Nawet nie wisi na choince, wam powiem, tylko wisi nad maszyną starą do szycia. Mam taki stolik zrobiony ze starej maszyny do szycia. Jest kinkiet i na tym kinkiecie wisi, bo one mają takie zawichadełka, te kinkiety, i tam można fajnie ozdobić. Druga bombka wisi na choince. Ten szal taki ładny, aż się go bałam założyć, mówię, Boże, ja tu mam fluid, puder, a tam taki polarek jasny zaraz będzie ufluidzony. Ale piękny, rewelacja. Brylok do kluczy już jest przy kluczach, także już super. Naprawdę super Mikołaj. Nawet nie robiłam otwierania kalendarza. Nie wiem, czy po prostu nie zrobię już reszty w Wigilię. No w sumie za 2 dni, to znowu 3 dni zrobię, bo z tego co Dorota mówiła, że są same słodycze, więc nie będzie nic do zawieszenia na choinkę albo takich rzeczy, więc to już mi tak parcia mocnego nie mam. Ale no to co jeszcze przychodzi, jeszcze w Wigilię umówiłam się z panią, że przyjdę odebrać pocztę, jeżeli by coś było. No to jeszcze zobaczycie we vlogu. Także tak, no powiem wam, że dzionek fajny, taki spokojny. Ja tak, trochę wyszłam do sklepu, to już nie mam siły, nie? Wiecie, jak to z osłabieniem jest, ale cieszę się bardzo, że wam cokolwiek nagrałam, cokolwiek, bo bardzo bym chciała kontynuować te vlogi, bo kolejny pomysł się narodził taki. Bardzo bym chciała założyć nowy kanał, gdzie przerzucę. Nie będę nagrywała od początku, bo byłaby to walka z wiatrakami, ale przerzucę wszystkie filmy magiczne, które mam, czyli filmy o magii, kartach, ściągnę na komputer, może dodam wstęp, może coś utnę wstęp, bo czasem są takie głośne w starych filmach wstępy, w ogóle dramat. Ale postaram się te filmy zgrywać na kanał, a na tym kanale oczywiście ja będę cały czas robić nowe filmy, i potem je zgrywać, przemieniać i przerzucać na ten kanał, jeżeli będą magiczne. Ale te wszystkie nasze pogadanki, rytuały, albo vlogi właśnie, albo, no w ogóle wiecie, tu się dużo dzieje, no to chciałabym, żeby zostały na tym kanale i żeby on był trochę taki pop wiedźmowy, nie? Tak jak robię do tej pory, że a to wam hostsiaty zrobię, a to vloga. Bardzo lubię zresztą siedzieć i nagrywać bardzo, bardzo. A chciałabym, żeby te wszystkie treści magiczne, oprócz tego, że będą cały czas na tym kanale, jeszcze poprzerzucać na nowy, tak żeby je było łatwo znaleźć. Także na tym nowym nie będzie wieczorów z różką, poranków z różką, żeby to nie zagracało odbioru, żeby łatwiej pewne rzeczy znaleźć. No, takie plany. To ja co? Żegnam się i mówię do jutrka. Zobaczymy, co tam się jutro będzie działo, może będzie trochę ciekawiej, ale mam nadzieję, że zostaniecie vlogmasowo ze mną. Trochę Christmasów jest, a to najważniejsze. Pa, pa.